Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze i zapraszam na dzisiaj. Często w naszym życiu jest tak, że albo musimy nauczyć się czegoś nowego, albo ktoś każe nam robić coś, na czym się nie znamy. Czasami musimy podnieść nasze kwalifikacje i potrzebne są nam nowe kompetencje. Czym one są? Kompetencje to zestaw umiejętności, wiedzy i doświadczeń. To zestaw cech, które w prawidłowy sposób pozwalają wykonywać każde powierzone nam sytuacje, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i życiowych. Na kompetencje składają się uzdolnienia, umiejętności, wiedza, osobowość, zainteresowania, zasady i wartości, a nawet kondycja fizyczna czy styl pracy. Tak, tak, kondycja fizyczna, bo przecież nie pójdzie na strażaka ktoś, kto nie potrafi wspinać się po drabinie. Cały proces zdobywania nowej wiedzy przedstawił w 1970 roku Amerykanin Noel Bartsch. Uczenie się czegokolwiek przedstawił w 4 etapach, które każdy z nas przechodzi. Ich znajomość pozwala utrzymać motywację zawsze wtedy, gdy pojawia się jakakolwiek trudność albo przychodzi świadomość tego, jak wiele jeszcze przed nami i ile trzeba będzie poświęcić czasu i energii, aby tego dokonać. Ta skala pozwala także, będąc na ostatnim etapie zdobywania umiejętności, spojrzeć wstecz i docenić, jak wielką drogę pokonaliśmy. Mało tego, nakazuje cenić zdobyte kwalifikacje i pozwala z cierpliwością i zrozumieniem patrzeć na tych, którzy są jeszcze w trakcie procesu zdobywania wiedzy. Jakże często zapominamy, jak trudne było to zadanie kiedyś dla nas samych na początku. Teraz po czasie patrzymy z poziomu 4 i kompletnie nie rozumiemy, jak mogło być to dla nas kiedyś problemem. No ale do rzeczy. Pierwszą fazę zdobywania wiedzy nazwał nieświadomą niekompetencją. Oznacza nie wiem, że nie wiem albo nigdy mi się to nie przyda. Tu mamy zazwyczaj dużą motywację i niską świadomość. Weźmy na przykład naukę jazdy samochodem. Na początku nie wiemy nawet, jak wiele czynności trzeba wykonać, aby tym samochodem jeździć. Jednocześnie trzeba patrzeć w lusterka, zmieniać biegi, wciskać pedały i jeszcze włączać kierunkowskaz. Jesteśmy nieświadomi tego, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Idziemy zatem na kurs praw jazdy i instruktor zaczyna nam wszystko tłumaczyć, wyjaśniać, pokazywać i tu pojawia się etap drugi. Zaczynamy być świadomi swojej niekompetencji, czyli już wiem, że nie wiem i chcę wiedzieć. Tutaj pojawia się pierwsze zniechęcenie, wątpliwość, czy w ogóle dam radę. Pierwsze porażki dopuszczają do głowy myśli: kurczę, czy ja się tego nauczę? Po co mi to w ogóle było? Wsiadasz do auta, chcesz ruszyć, ale kompletnie nie wiesz, jak wciskać pedały gazu i kiedy je puszczać. Auto rusza, skacze do przodu i gaśnie. Próbujesz drugi raz i znów to samo. Próbujesz ruszyć i ups! Okazuje się, że to nie takie proste, jak mi się wydawało. Na tym etapie najwięcej ludzi się poddaje. Ale jeśli tylko uda Ci się wytrwać, pokonać wewnętrznego krytyka i pogodzić się z tym, że wszyscy tak samo kiedyś zaczynali, wejdziesz na kolejny poziom. Poza tym zaczynasz myśleć, przecież ci wszyscy ludzie jakoś jeżdżą. Też musieli się kiedyś tego nauczyć, bo przecież nikt nie rodzi się z umiejętnością jazdy samochodem. Ten etap to świadoma kompetencja, czyli wiem i nawet trochę umiem. Muszę się jeszcze trochę bardziej postarać. Tu pojawia się efekt, aha, to tak działa. Słuchasz instruktora i po kilku godzinach udaje Ci się okiełznać te konie mechaniczne. Może jeszcze nie do końca potrafisz wykorzystywać ich moc, ale wiesz już, że jest to możliwe. Posuwasz się powoli i każdego dnia robisz malutkie postępy. Wyjeżdżasz na miasto, jedziesz powoli, zaczynasz ogarniać te wszystkie ruchy i nawet parkowanie zaczyna Ci wychodzić. Jesteś z siebie dumny i wtedy to niepostrzeżenie wchodzisz na najwyższy, 4. poziom wtajemniczenia, czyli etap nieświadomej kompetencji. Swoiste wiem, umiem i robię. Tutaj zaczynasz działać nawykowo, bez zastanawiania się. Zadziwiające jest to, jak szybko ten etap staje się mechaniczny. Wsiadasz do samochodu i nawet nie myślisz o tych wszystkich rzeczach. Odruchowo zapinasz pas, ustawiasz lusterka, wbijasz pierwszy bieg i ruszasz. Nic nie skacze, nie szarpie, płynnie włączasz się do ruchu i nie jeździsz już tak wolno jak ci wszyscy z literką L na dachu. Myślisz sobie, jak ja mogłam tego nie umieć? Przecież to jest takie proste. Wyjeżdżasz w trasę, czytasz znaki i robisz to
absolutnie bezwiednie. Tak właśnie zachowują się ludzie na czwartym etapie kompetencji. Potrafią robić różne rzeczy naraz podczas jazdy. Nastawiają muzykę, płynnie zmieniają pasy, czytają mapę, prowadzą swobodną konwersację, a nawet piszą SMS-y. Nie próbuj tego robić podczas jazdy. Proszę. Stój. Zatrzymaj się. Popatrz na siebie wstecz na etap pierwszy. Popatrz na etap nieświadomej niekompetencji. Popatrz, jak długą drogę udało ci się pokonać. Tak jest z absolutnie wszystkim, czego się uczysz. Wszystko na początku wydaje się trudne, a potem idzie jak z płatka. Więc następnym razem, kiedy przyjdzie ci się czegoś nauczyć, przypomnij sobie o czterech etapach uczenia. I nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Wszystko ci się uda. To tylko kwestia czasu. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejną środę.